Was w moim najnowszym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z testem i pierwszym wrażeniem podkładu Make Up For Ever Ultra HD w sticku. Ogólnie kupiłem sobie ten podkład wczoraj, jeszcze nie miałem okazji go w ogóle przetestować, ani nie miałem go na twarzy, więc to będzie faktycznie pierwsze wrażenie. Miałem natomiast wcześniej na sobie płynną wersję tego podkładu, czyli że Make Up For Ever Ultra HD po prostu płynną wersję. No i ogólnie producent tej i tej wersji obiecuje, że będzie to podkład o średnim kryciu, który będzie wyglądać ultra naturalnie i na żywo, i właśnie w najbardziej tych aktualnie najlepszych jakościowo kamerach, tych 4K czy coś takiego. W każdym razie ma być on niewykrywalny na żywo i w kamerze, i ma być też przy okazji bardzo komfortowy podczas noszenia, ponieważ zawiera w sobie cząsteczki kwasu hialuronowego, więc tak, powinien być bardzo wygodny. Ogólnie co do tego powiem, faktycznie tutaj jest średnie krycie. Bardzo lubię ten podkład, jeżeli oglądacie mój kanał, to jest duża szansa, że już o nim słyszeliście sporo dobrych rzeczy. Bardzo naturalny, wiecie, wszystko co obiecał producent, poza tym, że dla mnie to krycie mogłoby być jeszcze odrobinę mocniejsze. Liczę, że ta wersja będzie właśnie dawać mi tego krycia trochę więcej. I te podkłady powinny być też dość długotrwałe, więc przekonamy się dzisiaj, bo postaram się też po kilku godzinach wrócić do Was z podsumowaniem. Sam sobie w stick prezentuje się w ten sposób. Jest zamykany wieczkiem i wykręcany. Powiem Wam tak, wygląda na to, znaczy wydaje się, jakby tego produktu nie było jakoś strasznie dużo, bo jest go tam tylko i wyłącznie tyle, to jest już wszystko. Jest to 45 gram z tego co kojarzę, z tym, że powinien być on dość, jak się to nazywa, wydajny. Nie powinniśmy go używać chyba za dużo, więc taka ilość produktu powinna się równoważyć mniej więcej ilości 30 ml w opakowaniu podkładu. Więc liczę, że tego dna trochę wystarczy i że nie będę musiał kupować kolejnego podkładu za miesiąc, dlatego że jego cena regularna to 195 zł, więc tak. Zobaczymy, jak się będzie spróbować. Podkład nałożę na twarz prosto z opakowania i rozblenduję przy pomocy gąbeczki Beauty Blender. Nakładam go tak, jak zawsze nakładała go Niki Tutorials, więc go sobie nie żałuję. Wiem, że ona lubi ekstra mocne krycie, więc dla mnie to może być trochę za dużo, ale za chwilę się przekonamy. Więc podkład mam naniesiony już na twarzy i powiem Wam to, co widzę jako pierwszą rzecz w lustrze. To tak, faktycznie krycie jest trochę mocniejsze od tamtego krycia płynnej wersji. Płynna wersja to jest takie średnie krycie, natomiast tutaj mamy średnie w kierunku mocnego i trochę łatwiej to krycie możemy zbudować. Natomiast z tego co patrzę, to dla mnie on nie jest aż tak niewidoczny, jak ja jestem do tego przyzwyczajony. W kamerze podejrzewam tego nie zauważycie, natomiast kiedy ja jestem bardzo, bardzo blisko do lustra, to widzę trochę zmienioną teksturę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po przypudrowaniu i po wykończeniu makijażu, czy to będzie wyglądało lepiej. Mam nadzieję, że tak. I co? Ja wykonam teraz poza kamerą resztę makijażu i spotkamy się jeszcze na podsumowaniu. No więc jestem z powrotem. Przyznawam się, że najpierw byłem zmyć cały ten poprzedni podkład i nałożyłem go jeszcze raz. Zmieniłem trochę taktykę tutaj i zamiast nakładać go prosto z opakowania, brałem go Beauty Blenderem ze środka i dopiero później nakładałem na twarz i wydaje mi się, że w ten sposób udało mi się uzyskać zdecydowanie bardziej naturalny efekt. Wykończyłem makijaż i teraz jest on jakby zgodny z moimi standardami, bo nawet kiedy jestem bardzo blisko lustra, nie widać faktury ani po prostu podkładu, tylko skóra wygląda jak skóra, po prostu bardzo ładna. Wobec tego podkładu mam bardzo, bardzo duże wymagania, dlatego że czekałem na niego ponad rok. W Stanach Zjednoczonych ten podkład wyszedł razem z płynną wersją mniej więcej w czerwcu 2015 roku, więc już w sumie ponad rok na niego czekałem. Więc możecie sobie założyć, że w głowie już u mnie urosły nie wiadomo jakie oczekiwania i nie wiadomo jak super ma być ten podkład dla mnie, przynajmniej w moich wyobrażeniach tak sobie myślałem, że ten podkład będzie tak bardzo super. Ogólnie wygląda bardzo ładnie, krycie faktycznie jest mocniejsze, mimo to nawet, że użyłem dużo mniejszej ilości, nakładając go w ten sposób Beauty Blenderem, a nie prosto z opakowania, to właśnie krycie nadal jest silniejsze niż tej płynnej wersji, z czego jestem zadowolony i na co liczyłem, więc tutaj jest jak najbardziej plus. Jest nadal bardzo naturalny, to też jest rzecz, na której bardzo mi zależało. Zobaczymy, jak z trwałością będzie za parę godzin. Aktualnie mamy godzinę 15. Będziemy się widzieć około godziny 20, może 21, kiedy Wam dam ostatecznie znać, jak ten podkład sobie dał radę w ciągu dnia.
Wiem, że to może nie jest najdłuższy dzień, ale jeżeli tego typu filmiki będą Wam się podobać i będziecie chcieli więcej testów i pierwszych wrażeń, to będę się starać, żeby ten dzień zaczynał się o 10 rano, a nie o 15. Więc tak, będziemy się widzieć za kilka godzin i wtedy jeszcze raz wrócę do Was z podsumowaniem. Hej, no więc jestem z powrotem, mamy godzinę 22:22. Nie wiem, ile minęło, 7 godzin od czasu, kiedy ostatni raz do Was mówiłem. Podkład z tego, co widzicie, utrzymał się nieźle, przynajmniej w mojej opinii jest to nieźle, jeżeli chodzi o moją skórę i do tego, jak jestem przyzwyczajony do tego, że podkład wygląda po całym dniu, tak to nazwijmy. Troszeczkę zebrał się w zmarszczce mimicznej na czole i tutaj staru mi się z okolicy ust, ale tak jest zawsze. Też mi się trochę świeci tutaj, ale wystarczyłoby trochę zebrać właśnie ten nadmiar sebum i to przypudrować i byłoby w porządku. Też mi się starło trochę z nosa, ale mimo wszystko uważam, że podkład bardzo ładnie się zachowywał w ciągu dnia. Właśnie nie sprawiał żadnych problemów i tak jak widzicie, z takim snem twarzy też można byłoby spokojnie przeżyć bez poprawki, a mamy już 7 godzin. Co chciałam dodać jeszcze na temat tego podkładu, to to, że tuż po jego nałożeniu on wyglądał naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Robiłem bardzo dużo snapów w trakcie jak jechałem, bo ja jechałem dzisiaj do kina, oglądałem Sausage Party. W ogóle polecam, jeżeli macie okazję się wybrać na ten film, to idźcie, idźcie, jest super, ale nie będę nic mówić. Ale w każdym razie jadąc na, do kina na ten film, robiłem bardzo dużo filmików i zdjęć na Snapchata, dlatego że faktycznie moja cera bardzo, bardzo ładnie wyglądała w aparacie. Na żywo też, ale w aparacie była naprawdę bardzo ładna. A to jest dobry znak, bo jeżeli ja mam ochotę zrobić sobie zdjęcie w trakcie jak mam na sobie jakieś kosmetyki, to znaczy, że ten makijaż wygląda ładnie, a jeżeli wygląda ładnie, to znaczy, wiecie o co mi chodzi, dobry podkład. Co jeszcze chciałam Wam dodać? Ogólnie, jeżeli byście chcieli więcej tego typu filmików, to koniecznie dajcie mi znać, dlatego że ja mogę dla Was robić testy i tam pierwsze wrażenie rzeczy, które kupuję po raz pierwszy, bo od czasu do czasu zdarzy mi się zrobić jakieś zakupy. Więc tak, tak, jeżeli jesteście ciekawi takich filmów, koniecznie dajcie mi znać. I myślę, że to chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja ten podkład oceniam pozytywnie. Czy jest wart 195 zł? To już szczerze mówiąc zależy od Was. Ja tak jak Wam mówiłem w moim filmiku z Q&A, inwestuję w kosmetyki, dlatego że to jest moja pasja i mi nigdy nie szkoda na kosmetyki, chyba że są beznadziejne, ale to akurat jest dobry kosmetyk. Więc ja na te ceny patrzę trochę inaczej. Dla mnie jest wart swojej ceny, dlatego że wygląda mega naturalnie, można go dość łatwo nałożyć i utrzymał się bardzo ładnie w ciągu dnia, dlatego to są trzy ważne kryteria, ale najważniejszym kryterium oczywiście jest naturalność dla mnie. Więc tak, ja Wam bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie o lajkowaniu filmiku i subskrypcji kanału. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!